Jeżeli dawają określenia, że żyjemy w szalinie, które wskazują, że czytać w protokołach posiedzeń komisji Rady Miejskiej, kiedy wprowadzają to powiązanie, że niektórych rozwiązań są często systemy otwarte, to są bardzo poważnymi problemami, którzy nie odpowiadają na te moje interpelacje, zachowują się w sposób skandaliczny z punktu widzenia demokracji. Nie wolno takich rzeczy robić. Wybrany w demokratycznym głosowaniu ma obowiązek odpowiedzieć obywatelowi, że ktoś był ukrytykowany. Na tego typu zdanie nie znosiło się, żeby strona podana od nowa otrzymała jak odpowiedź oficjalną ze strony nas i nie wiemy, bardzo poważne zarzuty stawiane w stronę podobną. To nie jest utrwalenie władzy bobowskiej, ponieważ jest to podrezygnowania i wiem. Wasze regiony są przynajmniej dwa media publiczne, regionalna telewizja Dolnice i to jest jedyne. Także nasza bobowska gmina, czyli właściwie trzecie medium publiczne, które zajmują się informacją samochodzą. Właśnie znajduje się tam artykuły, w których możemy zobaczyć, jak fantastycznie obecnie władze rządzą. I jest to taka troszkę propaganda sukcesu, że tak nie jest, bo realnego socjalizmu. Moja gazeta i dopóki będziemy działać, będziemy recenzować działania władzy, ponieważ to jest istota demokracji. Media muszą recenzować urzędującą władzę i muszą ją krytykować, jeżeli zasłużywana krytyka. A władza obecnie to nic nie takiej krytyki, wszyscy są jej zasłużeni. Właśnie dlatego bym chciał zastąpić obywateli, żeby poszli do wyborów, żeby udało nam się coś zmienić w państwie, żeby nam się udało spełnić korupcji. Wiem, że to jest idealistyczne myślenie, ale musimy do tego dążyć. Rzeczywiście na mojej stronie pojawił się krótki periodem dotyczący tego kandydata, chodzi o Piotra Naimskiego, który kandyduje ze strony Wysokiej, którego uważam za wybitnego fachowca i prawego człowieka, jest członkiem partii opozycyjnej i jeżeli ktoś czytający, czytelnicy mojej strony, Kamila Odnowa, ma do mnie odrobinę zaufania, to uznałem, że powinienem moim czytelnikom powiedzieć, na co bym odbył się na Sprawa transparentu miała bardzo przyjemne skutki, ponieważ toczył się przez 3 lata proces sprawiedliwa urzędującego wówczas wyka odzwierciedlenia na wspólnie kształtowe, bo oczywiście to jest formalne prawnie, definicje tego wspólnego, ale brzmią trochę inaczej. Natomiast powiem może w ten sposób odbierając czy w wolnym i demokratycznym kraju, w konstytucji, których obywatelowi wolność słowa, wypowiedzenie słów, to jest prywatne bezprawie, wyklucza za wyśrodek. Czy za to w ogóle można przyciągać kodeksu karnego, z artykułu kodeksu karnego, aby na pewno przed sądem? Znaczy, że konstytucja. Nie wiem. Znaczy, że zapisy konstytucji nie mają nic wspólnego z artykułem 212 kodeksu karnego. Chcę przypomnieć, że
ta sprawa została ostatecznie unoszona i też cywilna postępowania odrzucona usługującego wówczas wójta. Natomiast 3 lata to, co ten proces, ja mam prawo dzisiaj powiedzieć, że byłem prześladowany przez usługującego wójta, bo jest właśnie ustawiczna posiedzenia. To mnie groził jeden rok więzienia. Bo to jest sankcja karna z tytułu artykułu 212.